Witam 3 września 2017. Dzisiaj zajmę się prezentacją gołębi, które zachowałem dla swojego chowu. Dodam, że rodzice mają 50-60 wylatanych tras, wiele pierwszych nagród. Te gołąbki tutaj wstępnie będę pokazywał, prezentował, czy na siebie pasują, czyli przyszłe pary. Weźmy z brzegu pierwszego gołąbka. Tutaj jest akurat samiczka. I numer obrączki, ja tutaj sobie wstępnie rodowody przygotowałem, 425, żeby zerknąć, z czego to pochodzi. A więc to jest od Gebruder Borgmans, czyli to jest deklak. Potem jest tutaj znowu deklak, znowu jest Jansen, wiele pierwszych nagród. Deklak, deklak, Borgmans, czyli ta niebiesko nakrapiana samiczka jest z linii deklak. Tak więc na jasnym, szklanym oku wstępnie spróbujemy jakiegoś samczyka i to przypasować wizualnie, jak to się będzie prezentować. Tu przyłożę klatkę, bo tego wiaterek troszkę podwiewa. 429, samczyk niebiesko nakrapiany i tutaj już rodowód wyciągnę i to jest również linia. Między innymi Declac, one nie Albert de Bruyne, Marco Braspenning, czyli linia Jansen. Czyli ten gołąbek typowy, krótko-średniodystansowy, będzie idealnie pasował do tej samiczki. Dodam tylko, że to wstępnie tutaj daję te gołębie, żeby wizualnie zobaczyć, jak to się prezentuje. Tutaj weźmiemy kolejną samiczkę, niebieska, na szklanym oku, 421. Tutaj mam rodowód. A więc ten gołąbek pochodzi z linii Jansen, Jansen de Strate, Jansen de Clark. Tak więc tu chodzi również o gołębie sprintery, o gołębie szybkie, które zdobywają czołowe nagrody. Dopasujemy jakiegoś samczyka wstępnie. Już tutaj widzę dosyć interesujący ogon, jedno piórko, również szklane oko. Są to gołębie z pierwszego wczesnego lęgu. 420 i już tutaj, no ten 420 akurat jest bratem tej niebieskiej, więc tego nie możemy dać. Już tutaj mi rodowód teraz pofrunął. Muszę z powrotem go zdjąć, bo wiaterek tu podwiewa. Poszukamy innego niebieskiego gołębia. Tutaj jest dosyć interesujący gołąb o numerze 426. Już odszukamy jego tutaj rodowód. 426. I to również, jak widzę, jest Jansen Mulemans. Już, momencik, to troszkę chwilę trwa. Mamy ten rodowód, już go wyciągnę. Tak, Jansen, syn de Klaka, Gebruder Borgmans, Jansen van den Berg, super zawodnik Afrykanów. Czyli te gołębie były również, startowały na Sun City w RPA. Czyli ten gołąbek, ten jest tutaj geloger, czyli na żółtym oku, idealnie będzie się do tej samiczki nadawał. Spójrzmy na te dwie parki teraz bliska, a po chwili obejrzymy dalsze gołąbki. Prezentujemy kolejną grupę gołębi i jak zwykle zaczniemy tu od samiczek. Jak widać, przewaga samiczek niebieskich, ogon jedno piórko, gołąbek o cudownym układzie głowy, również skrzydełko z dekalaż, numer obrączki 23 końcówka, już ją tutaj odszukamy, 23, więc mamy tutaj również rodowód, a więc to taka szczególna linia. Jest tutaj Vandena Abele w tym gołąbku, jest również Klinghammer. Ten Klinghammery są najszybszymi gołębiami w tej chwili na świecie, również Jansen Mulemans. Także jest to typowa z
sprinterka. Zaraz możemy dopasować do niej samczyka i weźmiemy tego niebieskiego, który już tutaj był prezentowany, a siostrą, siostra jest tam, to jest 420. Już tego gołąbka żeśmy prezentowali. Tak więc on tutaj z linii również Jansenu będzie idealnie do niej pasować, do tej samiczki. Oczywiście to wstępny układ jest. Nie wiadomo, jak one sobie przypodobają się na wiosnę. Także to tylko można spekulować. 906, kolejny gołąbek. Ten jest dorzucony z mojej hodowli, czyli linia Flora Verworta. Linia Pinneke 5000. I do niej mam również super samczyka. I to będzie z linii Vandena Abele. Te Vandena Abele zdają egzamin w tych trudnych warunkach. Piękne, szklane, z diamentowym zabarwieniem oko. Tak więc kolejne dwie parki mamy ułożone. Spójrzmy zatem z bliska, jak one się prezentują. I ostatnia grupa, czyli łącznie 12 sztuk. Tu dla odmiany zaprezentujemy samczyka niebiesko nakrapianego, jasno z przebłyskującym, szpakowatym, na szklanym oku. Gołąbek 428, czyli tutaj już mamy ten zdublowany rodowód. I to również Albert de Bruyn, czyli de Klak, de Klak, de Klak i oryginalny gołąbek z linii braci Jansen. Tak więc tutaj mowa jest o typowym sprinterze. Tak więc damy go tutaj i dopasujemy mu samiczkę niebieską z białym piórkiem. Samiczka 424. Już ją tutaj mamy. A więc znowu troszkę jest zastrzyki Vandena Abele. Linia Birka oraz tutaj mamy Klinkhammer, Jansen Mulemans, Jansen Mulemans. Także tutaj znowu gołą typowo na sprinter. Tak więc jeszcze ona sobie tutaj już się przygląda z nim. A teraz kolejny samczyk, jaśniutko nakrapiany. Teraz aż dwie lotki pierzy ostatnie. Tutaj również Gelogger 427. Już go tutaj wyłowimy, ten rodowód jego. I ten groszek akurat to masz de Klak, Jansen bracia Borgmans i to również Jansen de Klak Vandenberg. Także również go na typowe loty sprinterskie i do niego samiczka niebieska numer 422. Mamy akurat ją tutaj i to mamy również. I tutaj jest z Bordeaux, de Klak, de Klak, de Klak, Jansen, Jonge Merckx z Jansenów. Także również typowy gołąb na loty krótkie, sprinter. Tak więc spójrzmy z bliska na te gołąbki, jak one się prezentują. I zapraszam do zakupów młodych gołąbków po nich na wiosnę 2018. Dodam, że takimi mutkami można śmiało lotować również w dużej konkurencji, szczególnie na Śląsku. Przy 5-7 tysiącach gołębi wkładanych można zdobywać pierwsze nagrody. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.